12.06, tymi uliczkami będą podążały samochodziki, klasyki na chodzie. My jesteśmy tutaj jeszcze troszeczkę wcześniej, pierwsi, i zajęliśmy super miejscówkę. Czekamy. Postaram wam się tutaj coś pokazać. Więc zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania i zobaczymy. My tu czekamy. Ale taka cicha V8. Fajnie. Maluszek najstarszy ze wszystkich. 45 lat. 79 rok, oryginał. Jak widać, maluszki jeden, drugi, trzeci. Czwarty. A tutaj proszę takie większe maluszki. Garbuski komplecik. Po maluszku kolejne maszyny. Fajny autobusik. Idziemy, zobaczymy to, co tutaj przyjechało. Polski Fiat. Chyba no. Chyba Wołga, ale odpicowana. Też takiego nie widziałem jeszcze. Nie wiem, co to jest, można pisać w komentarzach. Ty też uratowałem, tak powiem. Ja po prostu wiesz, ratuję. Na razie dwa fiaciki, ale podejdziemy. Tu jest fajna jeszcze warszawka. Warszawka, Mercedes. Mercedes jeden, drugi. I tu jest to. Cośmy widzieli. Ale bielutko w środeczku. Tutaj wszystkie motorki. Tu jeszcze z bronią. O. Ale cię dawno nie widziałem. Piękny silniczek. Motorków do wyboru, do koloru. Pierwszego auta z peletonu, Bukowno miasto. On tu będzie otwierał chyba. To jest ustawione na samym przodzie i
Zaraz będzie kolejka za nim i będzie objazdówka po mieście. O, barburczek. Silnikiem Volkswagena. Dobre pytanie. Maruszki pojemne. O, kamazinka ładna. Piękna mazinka. Arcybesik. Rajd koguta, o. Charytatywny. Dużo Mercedesów, maluchów najwięcej. No i tutaj takie o perełeczki. Na pieści, nie? No i motorów konkretnie. Motorki nie mieszczą, bo jest dużo motorów. Gotowi.
Siadaj do samochodu, jedziemy, gonimy! Gonimy ekipę! No i koniec stawki. No i dotarliśmy na miejsce, na stadion w Bukownie. Tutaj można spotkać te okazje, perełeczki na chodzie. Zaraz przyjrzymy się z bliższa dokładnie. Może coś właściciele powiedzą. Jakąś historię dokładną z tych aut, co mają. To idziemy. No i tak, tu mamy teraz ładnie w rządku wszystko poustawiane. Dla dzieciaczków. Coś jest tutaj dla dzieci. Radnego powiatu pana Mirosława Gajdziszewskiego, Granic Małżonka. Fajna maździnka, podoba mi się. Wójta gminy Bolesław pana Suzuki. Nie wjeżdżaliśmy tutaj, bo... Witam również wszystkich kierowców i pasjonatów. Jeszcze nas nie klasyk. O, witam wszystkich sportowego. Dzieci, ładna. Wszystkich mieszkańców Bukowna oraz wszystkich przybyłych gości. I tu maluszki. Spotykamy się tutaj dzisiaj, w ten piękny, słoneczny dzień, na piątym zlocie pojazdów klasycznych i zabytkowych, aby wspólnie podziwiać przepiękne pojazdy i miło spędzić czas. Mi to jest fajne. Hasłem przewodnim dzisiejszego zlotu jest trzeźwość na drodze. Zapraszam wszystkich na pyszny poczęstunek. Dzieci i dorosłych zapraszam do wzięcia udziału w przygotowanych konkursach. Do zdobycia są nagrody. Piąty zlot pojazdów klasycznych i zabytkowych uważam za otwarty. To już piąty. Oddaję głos koledze. Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj przybyłych na płytę stadionu Toyotka. Pozwolę sobie odczytać darczyńców, dzięki którym udało nam się zorganizować tą dzisiejszą. Ale fajny kolorek, kurde. I po kolei. Jest to burmistrz miasta Bukowno, pan 71 rok. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, pan Leszek Skubis. Mercedesik, a tutaj co? Aha, ze soraczki. Wójt gminy Bolesław, do kupienia 5 zł, o. Dom seniora Leśna Kowana. Mega grup z Dąbrowy Górniczej. Pomoc drogowa Magma, Mariusz Sroka. Okręgowa stacja kontroli pojazdów. Tutaj masa merców. Idziemy na coś innego. Motor, kurde, tu ma pojemność konkretną. BMK 750. Drukarnia naklejki.pl. Chodzinka ładna, ta jest ładna. To jest taki Harley. O, tu z przyczepką. Jamesburg, Adrian Dąbek. Studio Natura, Aldona Pawaka. Junaczek. Krister, Krystian Kemp. A tu co to jest? Towarzystwo motocyklowe. Gazelka, proszę. Izokolt, Karolina Jakubczyk. Simpsonek. Mariusz Wodyła. Simpsonek. Transport Krajowy i Międzynarodowy. Ale od... odmalowany ładnie się, ładnie błyszczy. CZ-ka 175. CZ-ka, o, 250, ale ja wy 350 nie widzę. Junaczek tam jest. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim darczyńcom. Tu są już takie. Nie udało mi się zrobić tak hucznej imprezy. I tak jak moja koleżanka mówiła, zapraszamy do poczęstunku, zapraszamy do oglądania samochodu, do rozmów z kierowcami, z właścicielami pojazdów. Zapraszamy także, będziemy organizowali konkursy dla małych dzieci. O kurde. Będziemy organizowali dla dorosłych. Dragstar. Zapraszam chętnie do udziału. Nagrywałem filmik z takim samochodem. Motorów, a motorów
do wyboru do koloru. Yamaha tam jest, kurde. Harley, wiadomo, Davidson. No z tych, który bym chciał, taki mi się zawsze podobają. Jedzie się i konkret. Honda. Ale kurde ładne, nie? Ale zobacz, jakie bydle duże. Deska rozdzielcza, to tu jak w samochodzie. O. Do radyjka jest konkret. Jakie lustereczko fajne. No i tutaj jest drewno chyba. Ale motorów. Ohoho. Tak jakbym miał dwie dupy, a to jest kufer. Jakie fajne są te tłumiki. Jestem ciekaw jak to chodzi. To jest taką kitą. Tutaj Kuba mówi, że jemu się takie Kawasaki podoba. Tyle motorów, a on sobie wybrał o coś takiego. A ile ma tutaj przyspieszenie koni, spalanie? Cokolwiek, wiesz? Nie ma z kim tu porozmawiać, tak to byśmy się dowiedzieli, ile to jest kawa motorku, ale w porównaniu z tymi to malutki. Tu jest o podobne coś. Kurczę, tu jeszcze chyba większy jest. Albo jest coś takiego gabarytowo. O, tu ma fajniejszy tłumik. No, tu już ma mniej sterowania jak tamten. Że jakiś potwór 605 VS Adventure, czyli coś fajnego, typowo na wyprawy. Kufry, kolorek piękny, wypicowany. Idealny. Idziemy szukać właściciela tam do jakiegoś motorku. Ile to jest jawka? 253. O ładnie. Perełeczka. Tu masz osę, kurde. Osa. No, taki o rower, ale Simpson. To już są tak. No, idziemy do motorinka. Dobre czasy. UFM-ka, Romeci. A tu druga perełka, najlepsza według mnie na tej imprezie. Jak coś, to piszcie, który wam się podobał. Pana? No, nie tak syna, no. A. A to kto to wie? Ile to ma? Dużo? Silniczek to jest... Jaki tutaj? Nawet panu nie powiem, nie wie pan. Jaka tu jest pojemność, ale dość. Ale ładny, to jest drugie tutaj, na tej imprezie. Fajna. Uwaga, uwaga, ogłaszam pierwszy plastyczny. Tutaj pod tym granatowym... Bo koszty jednak są. To się zdaje, ale... Kto jest właścicielem tego samochodu? Kto jest tej właściciel tej korwety? Ładny ten Chevroletik też. Teraz robimy taką krótką. Wiemy, bo odpalona maszyna od razu nas przywołała. Ten zapach musimy poczuć.
Kiedyś bardziej dostępne były 50-tki, 3 biegowe. Jest chyba produkowana, ale to jest ten sam kształt. A, widziałem. Mogę ją przegazować? Bardzo ładnie pracowała. No i ten zapach. Czarek i ma klakson fajny. Pan będzie odpalał maszynę. I Wołga najstarszy tutaj na tym miejscu. A ten motorek to jest, jak tu pisze, 51 rok? Tak. Kurde, jak nowy. A go pan dopieścił. Pali z pierwszego kopa. Aha. Co jest do przekąsek tutaj? Bo było info, że można coś przegryźć. No więc spróbujemy. Dość długa kolejeczka wcześniej. Zobaczymy, może się teraz coś zmniejszyło. Takie rarytasy mamy. Tu mamy żureczek, kiełbaska, tutaj chlebek ze smalcem, kugureczki. Wsuwamy. To jest ZIŁ 157, czy to jest Ural? Piszcie w komentarzach. Kto jest znawcą tego tematu. Tu już ten autobusku byłem, tu jest jeszcze jeden autobus. Puścimy drona, zobaczymy, jak to z góry wszystko wygląda. Tu jest jeszcze jeden autobus. Kawał maszyny. No i co, chłopaki, wiecie o nim? Ja szybki. Szybki, no, domyślam się. No musicie pytać, żeby wiedzieć, co jest. No. Samochód prosty, prawie zero elektroniki. No, takie najlepsze. Tak, bo się samemu można zrobić. No. Ze wspomagaczem ma tylko ABS. No, a ile konia to ma? 200. 200? Wystarczy. Wystarczy, szczególnie, że waży 1400. Uuu, no, 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 no i drodzy... Fajnie. To jest jedna z atrakcji. Przejażdżka autobusem po mieście w Bukownie. Pan rozgrzewa silnik. Tu jeszcze pasażerowie biegną. I darmowa przejażdżka. Tu pasażerowie. A tutaj zawody przeciągania garbusa. Wiadomo, tu można pozwiedzać autobusik i karuska. Jak to wygląda, tam jest impreza. Wszystkie autka do pooglądania, można powchodzić, porozmawiać. I'm
baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix our break. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh.